banku. Stała się rzecz straszna. Chcą nam zabrać nasze, nie nasze logo. Trzeba szybko je schować, ukryć, a najlepiej zakopać. Szybko, jedziemy! Weź z domu logo i ukryj dobrze. Dlaczego taka niegodziwość? Jarok obraził się za małpę na banerze BlogPressu. Bezczelny, jak śmiał się obrazić? Chce zabrać nam to, co nie nasze. Ham. A może zamieszczyli z protestacyjny na stronie? Maryla już napisała pismo i zawiązała Komitet Obrony BlogMedia 24. Ręka na pulsie. Ręka na pulsie. O, właśnie teraz biega po mieście i zbiera podpisy. Do roboty, Franku, do roboty. Prześladowana z BlogMedia 24 prosi o podpis pod petycją. Pani oczekiwania są bezpodstawne. Ja nic nie podpisuję. Ta pani przyszła tu z tym pismem i z tym pismem bez mojego podpisu wychodzi. Halo, chciałem powiedzieć, że loga nie oddamy i nie szukajcie, bo jest bardzo dobrze schowane i na nic wasze wysiłki. I protestujemy przeciw protestowi protestującego autora naszego loga i niech go diabli wezmą i mecenas pogryzie. Miłego wieczoru. Aleś mi załatwili. Teraz to mam mogę skoczyć. A tośmy ich załatwili. Mają co chcieli. I dobrze. Powiedz mi na ten czas. Dobrze zamaskowałeś miejsce? Pokryłeś pchem? A daj spokój, Franku. Ucho. Ucho, śledzia dostaną, a nie nasze, nie nasze logo. Świetnie. Świetnie. A całą akcję opiszemy na naszej stronie i damy dokumentację fotograficzną z ceremonii zakopywania. O, są już zdjęcia. Do roboty na ten czas.